Do polskich mediów te informacje o Padre Alberto i o nuncjuszu dotarły w formie zniekształconej. Po pierwsze dlatego, że polskie media posiłkują się przedrukami z prasy anglojęzycznej, te z kolei się posiłkują przedrukami z prasy hiszpańskojęzycznej. Tak naprawdę na miejscu okazało się, że wokół tych pedofilskich historii związanych z polskimi księżmi jest mnóstwo nieporozumień, mnóstwo półprawd, kłamstw, przekłamań. Takich rzeczy, które tak naprawdę przez te kilka dni na Dominikanie musiałem się przebijać, jakby próbować odcedzać ziarno od plew, to znaczy co jest prawdą, a co jest zmyśleniem. I w Polsce być może przez to, że wokół tych historii narosła taka sensacyjna otoczka, to raczej stały się historie tabloidowe, to znaczy częściej, jeśli ktoś chciał znaleźć informacje o tych sprawach, mógł je znaleźć, nie wiem, w Fakcie, w Superekspresie, w lżejszych gazetach. Być może ze względu na odległość z Polski na Dominikanę nikt się tym w Polsce bliżej nie zajął. Po prostu to jest różnica czasu, przestrzeni. Być może nikomu nie zależało na tym, żeby spojrzeć, jak ta sprawa wygląda z bliska.